zanim przejdziemy do filmu i zanim to wszystko Wam pokażę, co tutaj dzisiaj się działo, zapraszam już na następny film. Będzie o Ursusie C325. Troszeczkę o jego historii, troszeczkę o pierwszych modelach, różnicach i takich ciekawych zdjęciach, których zdjęć jeszcze nie wszyscy widzieliście. Nie wszyscy widzieliście te zdjęcia, ale będą na pewno bardzo ciekawe. No i przede wszystkim na pewno pokażę Wam prototypa Ursusa C330. Kiedyś Adam Ochędzan szukał tego zdjęcia, ja to zdjęcie znalazłem. No i przy okazji Wam opowiem co nieco o tym prototypie i przy okazji jeszcze pokażę kilka starych zdjęć oryginalnych z archiwum. Nie wiem, czy to było archiwum Ursusa, czy po prostu jakieś inne archiwum jakichś zakładów doświadczalnych, czy coś takiego, ale Wam pokażę te zdjęcia i przy okazji zobaczycie, jak powinien wyglądać prawdziwy szperacz do Ursusa C325, ponieważ ostatnio taka drobna dyskusja się pokazała. Także zobaczycie, jak to wygląda. Pokażę Wam to na oryginalnych, starych zdjęciach. A tymczasem zapraszam na film. Witajcie! Dzisiaj całkiem sympatyczna pogoda do pracy. Kultywator widzicie już przygotowany. Teraz trochę tylko opuszczę te kółka, żeby to szedł na żądaną głębokość i nie więcej. Myślę, że tak o wystarczy. Dobra, tu zablokujemy. Zobaczymy, jak będzie pracowało. Tu jest jakoś tak. Myślę, że około 10 cm zejdzie. Głębiej nie potrzeba. Blachy do środka, żeby one tutaj mi o coś nie zahaczyły. Bo z tego, co rozumiem, to je się daje tylko na zewnątrz w taki sposób. W momencie, jak się jedzie po ulicy chyba. Czy nie? Czy tylko tak o zawsze jest i koniec? No nie wiem. W każdym razie jedziemy, zaraz zobaczymy, bo słuchajcie, to jest to, co było tutaj orane, bronowane, glebogryzarką dziabane i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj był obornik, znaczy jest. No ale przez to, zobaczcie, jak tutaj było mokro, to wszystko zaraz zielone, peszcza, go po prostu stąd wyrwać. No i zaraz będzie szybki siew na to, także zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze raz podkreślam, nie interesują mnie, o, widzicie jeleń, jaki ładny? Nie interesują mnie żadne chemikalia stosowane w rolnictwie, wyłącznie ekologicznie. I to też można zrobić, inni to robią, więc ja to też robię, dlaczego nie? A jeżeli ktoś po prostu myśli o chemizacji tutaj rolnictwa, no to przecież ja nie będę nikomu przeszkadzał. Ale też bardzo proszę, żeby mi nie przeszkadzać tak samo, jak ja innym nie przeszkadzam. Stąd to jest właśnie, żeby nie proponować mi tych, bardzo Was proszę, tych chemikaliów, bo dla mnie to jest po prostu zabójstwo dla ziemi. A widzę po swoich znajomych rolnikach po prostu, którzy mówią wprost, no nie opłaca się, nie opłaca się, bo nawozy, bo teraz ma 10-15 hektarów w tej chwili pola, na nawozy wydał, nie wiem, tam na jeden kawałek 4000 zł. Ja mówię, dla mnie to jest abstrakcja, jakie nawozy po prostu, przecież to pomijając wszystko, ja wiem, że to wygodnie, sieje, sypnie i cześć, prawda, ale to jest żyto, pożycie przez całe życie i tam właściwie nic już nie urasta, nie urośnie. I to, co było, słuchajcie, pokazane ostatnio gdzieś na którymś z kanałów, że rzucają się super chwasty, i nie mogą z tym rolnicy nic zrobić, bo żaden środek nie działa, łącznie z tym glifosatem, ani po prostu absolutnie nic nie działa. No to w takim przypadku jak tutaj prowadzić to wszystko? Bo przecież to za chwilę. I to jest to, co mówili jakieś chyba 15 lat temu. Oglądałem taki program rolniczy o Francuzach. Francuzi po prostu mówią i przestrzegali już Polaków, nie stosujcie tej chemii, bo my już sobie z chwastami nie radzimy. I to było właśnie przesłanie rolników francuskich. No niestety my nie posłuchaliśmy, schemizowaliśmy sobie to rolnictwo dla własnej wygody, a teraz po prostu okazuje się, że mamy do czynienia, coraz więcej ludzi ma do czynienia z super chwastami i tych środków chemicznych trzeba i więcej i coraz więcej i to w sumie nic nie daje. A powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Jak zobaczycie na łąki kośne, takie po prostu typowe łąki, to tamperzu nie ma, bo on nie znosi
koszenia, jeszcze raz to powtarzam, pesz nie znosi koszenia, więc jeżeli macie problem, na przykład taki jak ja tutaj powiedzmy, że tego peżu jest, to jest pesz. Jeżeli macie taki problem i nie chcecie powiedzmy sobie poradzić tu w taki sposób, że na przykład ja teraz zaczepiam kultywator, przebronuję to wszystko i od razu wysieję i zobaczycie, bo ja mam jeszcze czas na tyle, że sobie daję, że nie muszę zebrać, prawda? I wiem, że mam to wyjście awaryjne, że w momencie, kiedy nie zbiorę, okaże się, że ta moja praca po prostu nie była na tyle efektywna, na ile mi zależało, to słuchajcie, ja tutaj zrobię coś takiego, że ja zacznę to kosić. Ja to zostawię, wyrównam, zacznę kosić, więc chwasty mi samoczynnie znikną, zostanie trawa z koniczyną. Zostanie trawa z koniczyną, wtedy to zaorać jeszcze raz i peżu nie ma żadnych chwastów, bo trawa po prostu już inaczej, ona sama po prostu wyniszczy wszystko, dlatego że tam nic nie jest w stanie się przy trawie utrzymać, a trawa uwielbia koniczną, uwielbiają koszenie i one sobie z tym poradzą, po prostu żaden inny chwast tego nie znosi, więc wszystko, co tu byłoby koszone, przestanie istnieć. I taki jest plan. A tymczasem zabieramy się za robotę agregatem. No słuchajcie, zrobiłem już w sumie tutaj trzy przejazdy. Raz, dwa, trzy, nie no cztery, cztery są przejazdy. I zobaczcie co się dzieje. Pesz wyłazi jak złoto, że tak powiem. Świetna robota, no niektóre nie chcą wyjść, ale wychodzi świetnie. To jest naprawdę bardzo dobra maszyna, ja nie spodziewałem się, że ona tak fajnie będzie pracować. Co nie wyjdzie, co zostało w ziemi jeszcze powiedzmy, to na pewno coś tam jeszcze zostało, będzie chciało odrastać, ale widzieliście jak to wygląda, zresztą tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda tutaj zielono, a jak po tym przejeździe. I myślę, że gdyby jeszcze raz po tym przejechać już samą broną lekką, no to już dzieło będzie dokończone, ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie teraz jadę w tą i z powrotem, natomiast potem będę jechał na szages, w tą z powrotem, albo kółka. Jeszcze zobaczę w trakcie, dlatego że tutaj podczas orki został taki rów, ponieważ no ja nie wiem jeszcze, to Jarek robił, ja nie wiem o co tu chodziło, ale to się tylko mogę domyślić, że po prostu Jarek zaczynał stąd, najpierw odkładał na tą, potem stąd odkładał na tą i stąd się zrobił ten rowek, ale ja go zaraz tutaj właśnie tymi kółkami, różnymi szagesami skasuję tym kultywatorem. W każdym razie jedziemy z tematem. Po tych dwóch przejazdach, czterech przejazdach w tą i z powrotem, muszę powiedzieć wam, że naprawdę podoba mi się ta robota. Ten pesz jest praktycznie do ogarnięcia. To co widziałem na kanałach Ksawery z gospodarstwa, jak jeździł tym, tylko że on ma porządny sprzęt, nie taki mały kultywatorek, a tam kawał ciągnika i kawał tego kultywatora i on tam zbierał tego z przyczepami i też fajny efekt był, więc no ja to zrobię wolniej, ale wyjdzie to na to samo przynajmniej w każdym razie. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Oczywiście tutaj ten poprzeczniak to zrobię na końcu, najpierw tutaj, tam potem przy samym rowie zrobię też poprzeczniak i ten. A tymczasem pokażę wam jak to wygląda podczas pracy. Tylko muszę sobie tą czapkę założyć. O! Mam nadzieję, że będzie wszystko widać. No chyba widać. Kurczak, dobra. Trójeczka. Gazu i kita. Trochę musiałem poustawiać ten kultywator ten na tych kołach, bo tu w paru miejscach mi się grzebał. Ale ustawiłem go na wysokości i teraz robi jak trzeba.
jak widzicie, tak ta praca wygląda. Dosyć interesująco, muszę powiedzieć. Rzeczywiście przejechać to tutaj parę razy i będzie czyste pole czarne. Także do siewu moim zdaniem na spokojnie, ale to wy jesteście fachowcami, ja się dopiero uczę. W każdym razie jak tutaj przejadę to wszystko raz i przejadę potem jeszcze drugi raz, ale albo kółka zrobię, albo szages, jeszcze nie wiem. To myślę, że wtedy już będzie efekt taki naprawdę, który jest potrzebny, pożądany tutaj. Dobra, na razie robię, potem wam pokażę efekt, jak już to skończę całe. No, już pole ogarnięte. Tutaj co widzicie, jeszcze te resztki takie zielonego, to jest tam, gdzie po prostu były takie górki i ten kultywator nie złapał. Też widzicie na wierzchu, wyciągnięty. Fajne takie bajery. To sobie wszystko wyschnie. Co nie wyschnie, to go dojedziemy jeszcze raz. Rzecz, słuchajcie, no szkoda, że ten obornik powyciągałem, ale no niestety coś za coś. Tego obornika też nie wyszło za wiele tutaj, tylko miejscami, bo on był tutaj gdzieniegdzie słabo przykryty, a gdzieniegdzie jest fajnie przykryty, więc okej. Ale co jeszcze? Tutaj widzicie, tu kultywator po prostu mi nie łapał raz tak i przez to nie wyciągnął tego wszystkiego. Niemniej jednak jest to mocno wszystko uszkodzone. A pamiętajmy o jednej rzeczy, że PESZ to nie jest żaden terminator, żeby on po prostu się nam tutaj, po prostu, no nie wiem, był odporny na działanie mechaniczne po prostu. No to jest roślina i ona zostanie stąd wyeliminowana tak czy siak. No. Mocno na pewno tutaj została uszkodzona i teraz nie będzie jej się łatwo tak już odrodzić. Niemniej jednak będę musiał jeszcze przejechać, słuchajcie, na pewno raz te mówię te kółka, tylko chodzi o to, że ja to jeszcze muszę, no kurczę blade, mam za mało czasu na wszystko, tu by te kółka było dobrze zrobić. O, widzicie, jeszcze ta nawłoć wylazła pięknie, o, już oczyszczone same korzonki, to można sobie tutaj to, niech se leży, butelkę będziemy potem zbierać, śmieci wszystkie, na pewno przejadę i ten i zrobię. W każdym razie co? Jeszcze by się przydało to raz wszystko przejechać całe pole. Zobaczymy zaraz, czy to się uda zrobić. No, także ten kultywator tutaj, ten agregat, nie wiem, czy można go tak nazwać, spisuje się całkiem dobrze. Te bronki fajną też robotę robią, bo one rzeczywiście są leciutkie tutaj i to zadanie ich po prostu jest na tym, żeby to wyrównać wszystko, ewentualnie jeszcze ciągnąć dodatkowo ten pesz, który się tutaj gdzieś tam te redliczki, czy jak to się to nazywa, to wyciągają go. No tu jest akurat, ta jest fajna, dobra, ale jest tu kilka takich, że już jak żyletka po prostu, że trzeba będzie je wymienić. No ale ogólnie rzecz biorąc jestem zadowolony z zakupu. Zresztą jeszcze czytałem wasze komentarze, więc mówicie, że sami pracujecie na takich sprzętach i one są świetnie niezawodne. No to nie mam powodu do zmartwień. Tym bardziej, że widać po robocie, że daje radę. Dobra, jeszcze słuchajcie, spróbuję, bo tutaj też młodemu obiecałem, że pójdziemy jeszcze w jedno miejsce na pole. A zajęć jeszcze mnóstwo różnych, nie tylko to pole, co mnie martwi, bo chciałbym tutaj najwięcej czasu spędzić i to wszystko po prostu ogarnąć. No ale samo życie, wiecie jak jest. Dobra, spróbuję jeszcze zrobić tutaj kilka kółek, zobaczymy jaki będzie efekt.
Jeszcze taka zwierzyna dzika tutaj wszędzie występuje. Widzicie? Piękna samiczka. Dobra, odniesiemy ją do lasu. A tutaj co? No ten tutaj, co był taki, widzieliście, rów już jest praktycznie przykryty. Perzu wyłazi tutaj cała masa, ale mówię, to go wiatr przewieje i tak dalej, wysuszy, słońce wypali, nie będzie po nim śladu. A jeśli ślad będzie, to go dokończymy następnym razem. W każdym razie takie mechaniczne wyniszczanie perzu też jest bardzo dobre i powiem szczerze, że mi się podoba, ja to akceptuję. Zobaczcie, ledwo co ją wyjąłem teraz dzisiaj, a ona już tutaj więdnie. To jest akurat nawłoć. Także widzicie, z tych roślin to tutaj po prostu już nic, niewiele się odrodzi, a jeszcze jak to się dokończy, to też będzie jeszcze mocno tutaj można dokuczyć. Zobaczcie, świeże, młode wszystko. Patrzcie, perz jak wszystko wysycha. On tutaj po prostu na słońcu tego spali całkowicie. Młode wszystko, widzicie? To samo, tu takie pędy. To wszystko po prostu to już to zginie i to już tego nie będzie. Oczywiście, tu jeszcze trochę roboty jest. Dobra, prawie. To było i tak spróchniałe, więc nie ma znaczenia. W każdym razie tak, już to lepiej wygląda. Jeszcze by trochę przejechać i będzie w sumie można powiedzieć, że to jest, to będzie tyle, o ile. Oczywiście to nie jest to, co wasze pole uprawiane od dziada, pradziada. Ja to robię sam, wszystko od początku, można powiedzieć. Jeszcze raz dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, 30 lat. Tutaj był las. Jak zobaczycie jedno z moich pierwszych filmów, to zobaczycie tutaj, jak jest, jadę taką 60-ką, właściwie to była 40-ka przerobiona na 60-kę z kabiną ten orzeszek, ale też żółta, taka sama jak ta. No i zobaczycie, w każdym razie, jak ja tam po lesie jeżdżę, to jest właśnie ten kawałek tutaj. To był autentyczny las. Grube, wielkie osiki takie w obwodzie miały chyba z 1,5 metra, może nawet więcej. Także to wszystko tutaj, tu kopałem koparką, jeszcze miałem kiedyś ostrówka i to wszystko wykopałem, wygrzebałem. I dlatego to tak dzisiaj to wygląda. No to są lata niestety. Trwa, teraz się nie dziwię, dlaczego praca rolnika powinna być doceniona. Po prostu kiedyś tego nie wiedziałem, że to aż tyle wymaga. Dzisiaj sam to przeżywam i naprawdę bardzo, bardzo szanuję tą pracę. I swoją, i waszą. I wiem ile to po prostu wszystko znaczy. No w każdym razie wracając tutaj, troszeczkę to jeszcze te perze to powyniszczałem. Zobaczymy, jak to wszystko jeszcze tutaj pójdzie. Na razie ten kawałek, tamten poprzeczniak też zrobiony. Tamten poprzeczniak też zrobiony. A tu jeszcze mam telefon, kukułkę. Ale to już tyle. Dobra, na dzisiaj moi drodzy wszystko. Jeszcze chwilę pojeżdżę, żeby tutaj cokolwiek wyrównać i... O, patrzcie, widzicie, jak to na włócz wyskakuje takimi kępkami? Ono już, to już jest po niej, no. Także to wszystko tutaj, co będzie jeszcze, z dwa przejazdy takie slalomem, takimi różnymi, jak widzieliście przed chwilą ten przejazd, specjalnie tak chciałem pokazać, żeby nie było tutaj gadania, żeby to było widać tą robotę bardziej. No to tyle w dzisiejszym filmie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!